Tutaj chciałbym trochę być ostrożnym w mówieniu o sterowaniu myślami komputerem. To bardziej jakby jakaś reakcja naszego mózgu tak naprawdę w sprzyjających warunkach potrafi tym komputerem zasterować. Właśnie na przykładzie tego monitora. Jego zasada działania jest dość specyficzna. On nie jest takim prawdziwym monitorem, tylko jest takim monitorem, który jest podzielony, przyjmijmy dla uproszczenia, na cztery części. Taka szachownica podzielona na cztery części. I każda z tych części tak naprawdę mryga z inną częstotliwością. Tak jak monitor mryga 70 Hz, no to tam jeden kwadracik mryga 30, drugi 20, trzeci 15, a czwarty 10. Na przykład. No i mamy sobie takie cztery części monitora. I teraz pomysł polega na tym, że czy jakby odkrycie, że w momencie, kiedy osoba ma założone tę czapkę EEG na głowie, czyli pomiar jest robiony, i w momencie, kiedy osoba patrzy się na konkretny kwadrat, który właśnie mryga z częstotliwością, załóżmy te 20 Hz, to właśnie w jego mózgu zaczyna ta częstotliwość się pojawiać w tym sygnale. W momencie, kiedy osoba patrzy na drugi kwadrat, który mruga z częstotliwością 15 Hz, to częstotliwość w jego mózgu się zmienia i jest bliższa tym 15 Hz. Więc mamy jakby taki eye tracker, jakby tylko że taki, powiedzmy, bardziej funkcjonalny dla osób. Czyli migotanie ekranu powoduje zmianę jak gdyby funkcjonowania naszego mózgu, tak? Tak, tak. Jakby, mrugania tego, o którym pan... Tak, mówi. W naszej jakby korze wzrokowej, która na której rzutowane jest to, co widzimy, właśnie pojawia się taka synchroniczna praca komórek właśnie z taką samą częstotliwością, z jaką mruga ten kawałek ekranu, na który patrzymy. Jak to może być dalej wykorzystane? No bo to jest jak gdyby w tym momencie oddziaływanie komputera na nasz mózg. Mówiliśmy początkowo o tym, jak my możemy próbować oddziaływać. Jeszcze nie uściślaliśmy tego, w jaki sposób te elementy wykonawcze będą działać. A tutaj jest jakby w drugą stronę. Czy jak to można wykorzystać? Tak, to jakby w takim... można to nazwać takim nie do końca czystym interfejsem z komputer, bo tutaj właśnie potrzebujemy oczu. Tak, w szczególności potrzebujemy mięśni oczu, które w którymś kierunku te nasze oczy kierują. Więc ten interfejs jest taki, powiedzmy, najprostszy do zrealizowania, tak, od strony technicznej. Oczywiście da się znaleźć do niego zastosowania na świecie też próbuje się używać tego właśnie dla niepełnosprawnych, dla osób, które na przykład mogą ledwo tylko ruszać oczami i to w bardzo ograniczonym stopniu. I wtedy samo jakby skupienie uwagi na jakimś kwadraciku już pozwala wykryć, że ta osoba skupia uwagę na prawym górnym rogu ekranu. I ten impuls, który potem jest w formie różnicy potencjałów odbierany przez na przykład jakieś czułe urządzenie, oczywiście wzmacniany, może sterować jakimś określonym działaniem, włączeniem czegoś, wyłączeniem? No czy tak należy to rozumieć? Tak, najprościej sobie można to tak wyobrazić, że taki interfejs polega na tym, że mamy sobie te cztery wielkie guziki na monitorze. Jeden jest od włączenia światła, drugi od włączenia telewizora, a dwa na dole od głośności. I teraz osoba chce sobie zgasić światło, no to patrzy się, czy tam skupia uwagę na prawy górny róg ekranu, no i reszta się dzieje już sama. Czy to można bardzo szczegółowo podzielić te częstotliwości, bo pan wymienił określone częstotliwości, powiedzmy 5, 10, 15, 20, no to im bardziej rozbudowywać to sterowanie, no to powiedzmy, czy można to zagęścić, żeby ilość tych czynności była większa, czy ludzki mózg jest w stanie wchodzić w taką interakcję z migającym ekranem i przekazywać dalej ten sygnał? To jest dobre pytanie, znaczy zanim na nie odpowiem, to też chciałbym zwrócić uwagę, że jakby sam interfejs graficzny może być dostosowany do tego interfejsu mózg-komputer. To znaczy nie musimy mieć wszystkich tylko czterech możliwości, tylko możemy mieć chociażby działy, tak? Najpierw jest pierwsze takie menu główne, to jest dział dom, dział muzyka, dział filmy i jakiś tam. I teraz
wciskamy czyli dany osoba, guzik, która jest na przykład w jakiś sposób no, niemobilna, tak to nazwijmy, na początku dokonuje wyboru pierwszego ekranu. Powiedzmy dom i na przykład, nie wiem, no i ogród, żeby sprawić, czy ktoś się nie po ogrodzie nie kręci. Tak? Skupia uwagę na jednym kwadracie, przechodzi do drugiego ekranu, tak? Tak, tak, dokładnie. I już ma zupełnie nową gamę możliwości. I można tak dalej, głębiej jeszcze wejść w jakieś szczegółowe opcje. Więc tak naprawdę wystarczą no, 3 guziki, czy nawet 2, i już można zrobić wszystko. Można napisać, można zrobić maszynę do pisania. Czy jest mniej więcej to samo, co interfejs dotykowy? Bardzo się zbliża do tego. Tak, to jest dość, to można powiedzieć, że tutaj jakby interfejs graficzny jest podobny. Z tym, że też oddziaływanie różnymi częstotliwościami na oczy jest trochę niebezpieczne, bo może wywoływać epilepsję. Nie? Prawda, jakby tak wychodzi, że niskie częstotliwości, niskie to znaczy powiedzmy 15-20 Hz, rzadko, ale zdarza się, że mogą spowodować ataki epileptyczne. Znaczy to pamięta się szczególnie z opakowań monitorów CRT. Wielkimi literami wypisane ostrzeżenia. Tak, no niestety, ale jakby właśnie tutaj też celem jest wejście w te wyższe częstotliwości, gdzie wydaje się, że już to niebezpieczeństwo jest bardzo znikome.